Cześć! Witam Ciebie serdecznie w trzecim i ostatnim odcinku serii poświęconej wielkiej ankiecie Flippingu 2021. W poprzednich odcinkach mówiłem o tym, kto brał udział w ankiecie, jakimi strategiami posługują się fliperzy, jakie zyski uzyskują ze swojej działalności i co sprzyja osiąganiu lepszych wyników. W tym ostatnim odcinku opowiem o tym, jakie zdaniem zarówno aktywnych, jak i aspirujących fliperów, jakie umiejętności są najważniejsze do prowadzenia udanej działalności, jak uzyskiwać najlepsze wyniki, w co inwestować swój czas, w rozwój jakich właśnie umiejętności czy skilli i wreszcie jak poszczególne grupy respondentów, w jaki sposób oceniały one rynek nieruchomości oraz jego perspektywy i jakie na bazie tego właśnie aktywni fliperzy podejmowali decyzje inwestycyjne. Zapraszam Ciebie serdecznie do obejrzenia tego ostatniego odcinka. Dzisiejsze nagranie wspiera firma SimpleRent, moich znajomych, która wprawdzie nie zajmuje się flippingiem, więc nie kojarzę jej z tym tematem, a zajmuje się przede wszystkim wiarygodnością i bezpieczeństwem najmu dla obu stron, dla najemców i wynajmujących, czyli właścicieli mieszkań. W dużym skrócie SimpleRent pomaga w weryfikacji najemcy, przez to, żeby przede wszystkim właściciel mieszkania powierzający duży majątek najemcy czuł się jakby komfortowo i bezpiecznie i wiarygodnie przede wszystkim w takiej relacji. Oraz SimpleRent też proponuje i oferuje dwa rodzaje ubezpieczeń sprzedawanych razem z PZU. Mianowicie pierwsze ubezpieczenie od m.in. niezapłaconego czynszu, ale też od innych aspektów istotnych dla właścicieli mieszkań na wynajem oraz też ubezpieczenie dla najemców w ramach odpowiedzialności cywilnej, czyli związanych na przykład z jakimiś drobnymi lub mniej drobnymi, ale w każdym razie nieumyślnymi uszkodzeniami czy zniszczeniami, jakie po prostu w trakcie najmu też się pojawiają. Więc są to rozwiązania zarówno dla i najemców i dla właścicieli mieszkań. Kolejne pytanie, które też wiele osób bardzo często nurtuje, znaczy skąd brać w takim razie te super okazje i w jaki sposób jakby realizować te najlepsze zyski. Wiele pewnie zaskoczeń na tym slajdzie nie będzie, ale na kolejnym już będzie, więc szybko opowiem Wam, jakby jakie źródła czy kanały pozyskiwania okazji aktywni fliperzy wskazywali. No i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, że większość z nich 3/4 jakby wskazało portale online jako źródła, gdzie zawsze albo bardzo często pozyskują swoje okazje do zakupu. Raptem tylko 10% stwierdziło, że od wielkiego dzwonu jakaś tam okazja jest z tych portali pozyskiwana. Drugim najbardziej popularnym jakby źródłem byli agenci i pośrednicy, profesjonalni, jeżeli chodzi o pozyskiwanie właśnie okazji. Tylko 11% nie korzystało z, jakby z tego źródła. Następnie grupy social media, czyli na przykład Facebook i grupy facebookowe, no tutaj 30% nie korzystało z tego źródła, ale 14% dość często pozyskiwało okazje z Facebooka czy z social mediów i tak naprawdę większość z tych osób jakieś tam co jakiś czas jakieś okazje tam trafiały właśnie z tego kanału. To trochę tłumaczy popularność tych grup. No i wreszcie partnerzy biznesowi też byli dość istotną jakby grupą, zarówno biznesowi na rynku nieruchomości, jak i poza nieruchomościami, czy partnerzy tacy z ekosystemu, nazwijmy to, nieruchomościowego, komornicy, notariusze, prawnicy i tak dalej. Tutaj 40% wskazało, że co jakiś czas jakieś tam tematy stamtąd trafiają. Natomiast te takie popularne w memach na przykład zrywki, ulotki, plakaty i na taką historię, czy wyczytanie w prasie, to bardzo mało osób jakby korzystało z tych źródeł. Podobnie z usług Sorcera niewiele było odpowiedzi jakby w tej grupie. Natomiast postanowiłem sprawdzić, jak się różnicowały te źródła pozysku okazji w zależności od zysków, jakie dane osoby uzyskiwały. No i tutaj podzieliłem to na osoby, które zarabiały powyżej 30 tysięcy złotych, czyli te dobrze zarabiające, nazwijmy to, i te zarabiające poniżej 30 tysięcy złotych. Tutaj zwracam uwagę oczywiście na niską próbę osób, respondentów jakby w tych odpowiedziach. Niemniej kilka spostrzeżeń jest ciekawych no i z mojego doświadczenia jakby spójnych jakby z praktyką, że te osoby, które mniej zarabiały, z reguły się koncentrowały na portalach online, na grupach social media, na agentach, pośrednikach, czyli na kanałach, do których tak naprawdę wszyscy mają dostęp. A te osoby, które dużo zarabiały na flipowaniu, z reguły się korzystały właśnie na partnerach biznesowych,
na ekosystemie nieruchomościowym, czy miały szeroką sieć jakby kontaktów z innymi osobami działającymi wokół rynku nieruchomości, właśnie są komornicy, notariusze, prawnicy i tak dalej. Dużo wsparcia otrzymywali od rodziny i przyjaciół. Korzystali z Sorcera, chociaż też powiedzmy od wielkiego dzwonu, nie była to regularna jakaś tam działalność, ale te okazje się stąd trafiały. Ale też były dwie osoby, które regularnie, przepraszam, jedna osoba, która regularnie przeglądała prasę i to też coś tam podpowiada. Trochę to tłumaczy tak naprawdę, to można powiedzieć, można było się spodziewać jakby takich wyników, no ale większość ludzi, jak widzimy, to się koncentruje jednak na popularnych i ogólnodostępnych kanałach, no to nie dziwota, że jakby osiąga przeciętnie niższe zyski. No to w literaturze zarządzania to jest tak zwany czerwony ocean, gdzie z wszystkimi musimy się bić. Natomiast te osoby, które korzystają z tak zwanego niebieskiego oceanu, tam gdzie tej konkurencji jest niewiele albo prawie wcale, tam można osiągać najlepsze wyniki. I na pewno na niejednym szkoleniu można to usłyszeć, ale fajnie też to zobaczyć na liczbach. No i wreszcie jeden z ostatnich tematów, jakie umiejętności są najważniejsze do sukcesu wśród różnych grup respondentów. I zadałem właśnie takie pytanie zarówno weteranom aspirującym oraz antyfliperom, co ich zdaniem jest najważniejszym jakby takim czynnikiem, najbardziej koniecznym do skutecznego flipowania i ewentualnie co jest jeszcze ważne. Znaczy najważniejsze to takie, bez których się totalnie nie da poradzić, ważne to takie, co się przydają. No i tutaj mamy dużo, dużo wykresów, ale w dużym skrócie chciałem Wam pokazać, które czynniki są niedoceniane przez osoby, które nie są praktykującymi fliperami, a które są przeceniane, znaczy wokół nich powstały jakieś mity. No i tutaj mamy to, co jest przeceniane, przynajmniej duża część osób jakby więcej aspirujących lub antyfliperów wskazywała właśnie te aspekty, to jest dostęp do najlepszych okazji. Umiejętność negocjacji zakupu, umiejętność remontowania, sprzedawania czy pozyskiwania finansowania lub w jakimś trochę mniejszym aspekcie kontakty. I teraz nie chodzi o to, że te aspekty nie mają znaczenia, ale w opinii weteranów, tych osób, które tutaj odpowiedziały na tą ankietę, te aspekty nie tak dużo osób wskazało je jako tak naprawdę krytyczne. Były osoby, na przykład ponad 80% weteranów wskazało, że dostęp do najlepszych okazji jest ważny lub najważniejszy, ale było ich mniej niż wśród antyfliperów czy aspirujących, czyli jakby to nie jest aż tak krytyczny aspekt. Natomiast aspekty, które były wskazywane jako najważniejsze i tu było też widać dość mocne różnice, to była na przykład umiejętność analizy okazji, czyli nie to, że znajdę, powiedzmy, ktoś mi na tacy przyniesie po prostu super ekstra okazję, no bo wiemy, że to tak nie działa, tylko umiejętność policzenia, sprawdzenia, zweryfikowania, czy faktycznie dany temat inwestycyjny, dane mieszkanie, czy tam dom, działka, kamienica, że ona faktycznie nam da po prostu super wyniki i warto się na niej skupić, bo no niestety przez ograniczenie kapitału trzeba się koncentrować. Oraz szybkość podejmowania decyzji. Czyli nie tylko to, że umiemy to policzyć, ale że jesteśmy szybcy i że szybko się zdecydujemy na tą okazję. Bo ci, co wiedzą, no to okazje znikają bardzo szybko. I zwłaszcza w kontakcie takim bezpośrednim, kiedy korzystamy na przykład z naszej sieci kontaktów, kiedy do nas przychodzi jakiś tam temat, no to fajnie, że mamy to tak zwane pole position, czyli tą jakby prawo pierwszeństwa, że jesteśmy pierwsi, którzy się o tym dowiedzieliśmy. No ale jeżeli chcemy jakby z tego skorzystać, no musimy się naprawdę szybko zbierać do analizy i decyzji, że to chcemy kupić. I to są ewidentnie dwie umiejętności, które albo no można pozyskać na szkoleniach, przynajmniej umiejętność analizy, chociaż nie są za dużo szkoleń, moim zdaniem, no nie koncentruje się akurat na takich bardzo analitycznych aspektach, ale to jest inna sprawa. No ale szybkość podejmowania decyzji i ta taka pewność, no to jest ewidentnie jakby praktyka. Praktyka flipowania, bo praktyka innego biznesu, albo odpowiedni mindset, no ale to już jest coś, co po prostu musimy mieć w głowie i musimy się odpowiednio nastawić. I co ciekawe, część, tutaj widać pewną taką różnicę co do szczęścia. I tu wiele osób, które inwestuje, zarówno też nawet takich starych inwestorów, jak to się mówi, jak Warren Buffett, bardzo często wskazują na to, że to szczęście jest naprawdę tym kluczowym elementem, które daje bardzo fajne wyniki.
aniżeli jakieś tam inne historie. Więc szczęście jest potrzebne do flipowania, no ale szczęściu trzeba dopomóc. Dobra analiza, odrzucanie ewidentnych szrotów i akceptowanie tych jakby tematów inwestycyjnych, które cóż, no nie rokują, że będziemy mieli pecha, no to też jest jakieś tam sprzyjanie sobie szczęściu. No i kolejne pytanie w zakresie właśnie tych umiejętności. Jakie umiejętności posiadasz? Czyli nie tylko co jest potrzebne, ale co tak naprawdę posiadasz? I tu chciałem sprawdzić, czym się właśnie weterani czy praktycy po prostu różnią od osób, które aspirują czy są anty, bo te różnice powinny trochę chyba podpowiadać, w jakich umiejętnościach trzeba się podciągać, żeby być takim dość udanym fliperem lub co ewentualnie praktyka po prostu nam daje. No i tutaj widać szereg dość wysokich różnic. No właśnie ta analiza, umiejętność analizy okazji i szybkość podejmowania decyzji to jest totalnie widać najmocniej te różnice, że to są te skille, te umiejętności, które praktycy po prostu pozyskują i w to trzeba inwestować czas. Umiejętność remontowania, sprzedawania, ewidentnie w trakcie flipowania człowiek się tego uczy, ale jak na poprzednim slajdzie widzieliśmy, to może nie jest takie najważniejsze, chociaż moim zdaniem no jest istotne, no bo łatwo przepłacić za remont i sprzedać za tanio, więc jakby to też, to nie jest tak, że to szkodzi, ale no nie ma co tego przeceniać. I umiejętność pozyskiwania finansowania, to znowu to jest ten aspekt, o którym mówiłem, że nie trzeba mieć kapitału do skutecznego flipowania, lepiej mieć te umiejętności właśnie pozyskiwania tego kapitału. To tak w zakresie tego posiadania no po prostu między 75% a 100% oceny właśnie, to był ten przedział. Natomiast umiejętności posiadane tam w przedziale 50% do 100%, czyli przede wszystkim ten taki posiadam w miarę dobrze, ale nie jestem jeszcze mistrzem, no to tu się pojawiają takie aspekty faktycznie, jak dostęp do tych okazji, umiejętność negocjacji, czy tam zbudowanie jakiegoś własnego kapitału, czy to umiejętności podatku, księgowości, czy tam zbudowanie kontaktów. To są elementy, które się pojawiają faktycznie i są budowane w trakcie flipowania w praktyce, ale widać, że no tutaj ta analiza, szybkość decyzji, czy to pozyskiwanie kapitału, no to są te elementy, które zaczynają mieć naprawdę duże znaczenie. No i ostatni przedział pytań, zakres pytań. Jak się zmienił rynek nieruchomości w ostatnich 12 miesiącach w ocenie respondentów? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, jak się zmieni w ciągu następnych 12 miesięcy? Czyli chciałem respondentów zapytać o to, jak oni w ogóle postrzegali ostatni rok, czyli to był połowa 2020 roku, druga i pierwsza połowa 2021 roku, oraz jak oceniają nadchodzące 12 miesięcy, czyli druga połowa 2021 roku i pierwsza połowa 2022 roku, po to, żeby sprawdzić, ok, jak bardzo optymistyczni albo pesymistyczni są respondenci poszczególne grupy, jak też, że tak powiem, dostrzegają czy oceniają pewne zjawiska rynkowe. No więc zapytałem po pierwsze o dostępność ofert do zakupu. I tutaj w ostatnich 12 miesiącach przed jakby wykonaniem ankiety weterani, 60% weteranów wskazało, że liczba ofert na rynku co najmniej nieznacznie spadła. Czyli podaż ofert, czyli tych tematów inwestycyjnych spadła. W porównaniu do niepraktyków, którzy tam na przykład antyfliperzy 1/3 oceniała, że liczba ofert na rynku tak naprawdę wzrosła. Czyli można powiedzieć, że praktykujący fliperzy byli bardziej pesymistyczni co do tego, jak dużo okazji się trafiało na rynek. Łatwość sprzedaży, znowu 40% praktyków oceniała, że w tamtym okresie czasu łatwość sprzedaży spadła. Na rynku nieruchomości, tylko 30% wskazywało, że łatwiej było sprzedać mieszkania, podczas gdy antyfliperzy czy aspirujący około 50% oceniała, że łatwiej sprzedawać mieszkania w tamtym czasie było. A więc ewidentnie, jakby patrząc wstecz, fliperzy byli, praktykujący byli bardziej pesymistyczni, czy gorzej oceniali jakby te aspekty prowadzenia biznesu. No może to taki typówka polskiego biznesu, że zawsze nam jest źle, jak było w przeszłości. No ale nie wiem, no to już do oceny każdego, że tak powiem, kto w tamtym czasie prowadził biznes. Natomiast spójnie i jednoznacznie wszyscy oceniali, że ponad 80% wszystkich respondentów z każdej grupy oceniało, że ceny w tamtym okresie wzrosły, no co akurat faktycznie miało miejsce. No i co jest ciekawe, mimo że
Weterani dość jakby bardziej pesymistycznie oceniali ostatnie 12 miesięcy, jeżeli chodzi o liczbę dostępnych ofert oraz szybkość sprzedaży, to 2/3 to jakby mniejsza część z nich oceniała, że wzrosła konkurencja. Więcej tak naprawdę z nich oceniało, że konkurencji jest mniej na rynku niż osób, które nie praktykują. Podczas gdy antyfliperzy, prawie 90% z nich oceniała, że konkurencja na rynku flippingu rośnie, podobnie jak aspirujący. No co trochę pokazuje jakby ich większy znowu pesymizm taki rynkowy tej konkurencji wśród osób, które się tym nie zajmują, które trochę odstrasza, można powiedzieć, tych nowych graczy na tym rynku. Może i dobrze dla tych, którzy już tam są. I dostępność finansowania. Większość weteranów oceniała, że finansowanie dostępne dla nich i dla kupujących w ostatnich 12 miesiącach się poprawiło. I to akurat jest dość mocno zbieżne z tym, co faktycznie nastąpiło na rynku, bo kredyty były ultra tanie i były, że tak powiem, dostępne praktycznie dla każdego, więc to się dość mocno zgadza. Ale dość zaskakująco część z weteranów jakby oceniała, że koszty w ogóle finansowania wzrosły, co było dość zaskakujące, bo w tamtym okresie mieliśmy zerowe stopy procentowe. No i tu antyfliperzy z jakiegoś powodu najlepiej odpowiedzieli trochę na to pytanie, przynajmniej najbardziej zbieżnie z tym, co się działo na takim obszarze makroekonomii pod tytułem stopy procentowe, że faktycznie koszty kredytów spadły i to było faktycznie najbardziej jakby, to miało faktycznie miejsce w tamtym okresie czasu z tego, jak w tamtym czasie też działałem. Ciekawsze natomiast były oczekiwania co do kolejnych 12 miesięcy, czyli tak do okresu mniej więcej do teraz. I tutaj różnice były dość jaskrawe. To znaczy antyfliperzy, czy osoby, które w ogóle nie chcą się tym zajmować, 70% z nich twierdziło, że liczba ofert do zakupu istotnie wzrośnie, a sami weterani byli dość pesymistyczni pod tym względem i też się spodziewali, że będzie mniej okazji do kupna, czyli do przeprowadzenia flipa. No i tutaj akurat antyfliperzy mieli rację, bo faktycznie w tej chwili mamy ogromny wysyp mieszkań do zakupu. Jest jakby w czym przebierać z tej perspektywy. No i osoby, które nie wyszły na ten rynek flippingu, jakby z tej perspektywy dobrze to oceniły. Tak samo pesymistycznie antyfliperzy oceniali łatwość sprzedaży. No i tutaj 75% z nich spodziewało się spadku popytu na rynku sprzedaży, czyli klientów, a weterani flippingu jakby 40% z nich była, przepraszam, 70% z nich była co najmniej na stanowisku, że popyt będzie co najmniej taki, jaki był, albo nawet będzie wyższy. No i tutaj podwyżki stóp procentowych plus jeszcze wybuch wojny, no niestety trochę tą percepcję zmienił. No przynajmniej w tym segmencie takim ewidentnie kredytowym ten popyt jest mniejszy i tempo sprzedaży jest zdecydowanie też mniejsze. No i poziom cen. Tutaj akurat ostatni rok, zwłaszcza w otoczeniu bardzo wysokiej inflacji, no faktycznie przyniósł wysoki wzrost cen. No i tutaj weterani flippingu czy aspirujący fliperzy akurat dość dobrze ocenili jakby tą percepcję, więc tu mieli rację, 70% z nich zakładało wzrost cen, podczas gdy antyfliperzy tylko 50% z nich oceniała, że ceny w najbliższym roku wzrosną. Ponad 1/3 zakładała, że te ceny spadną. No i akurat te osoby się tutaj pomyliły, co akurat we flippingu nie ma może aż takiego wielkiego znaczenia, jak te ceny się mocno zmieniają, ale większe znaczenie ma to, że ta różnica jakby tego pesymizmu i optymizmu. Jakby po tym slajdzie widać, że antyfliperzy, czy osoby, które się zdecydowanie od tego flippingu uciekają, to też ewidentnie bardziej pesymistycznie patrzą na ten rynek nieruchomości i więcej problemów na nim znajdują. Ci, którzy flipują albo ewentualnie aspirują, no to mają tego optymizmu zdecydowanie więcej. Czy to dobrze, czy to źle? No ocenimy pewnie po kolejnej ankiecie, ale no ewidentnie łatwość sprzedaży w tym z obecnej perspektywy, czy tam ostatniego pół roku, ewidentnie się pogorszyła, więc no może się okazać, że ten pesymizm wcale taki nieuzasadniony nie był. No i wreszcie na koniec poziom konkurencji. Praktycy flippingu wskazywali w większości, że tej konkurencji będzie jeszcze więcej na rynku i myślę, że tu mogą mieć rację, przynajmniej po tych wynikach, ilu aspirujących nam się pojawiło w ankiecie,
no można postawić sobie hipotezę, że faktycznie tak mogło być. Dostępność finansowania oraz koszty finansowania. No tutaj akurat antyfliperzy mieli zdecydowanie rację, bo wskazywali w 2/3 lub więcej jakby odpowiedzi, że koszty finansowania wzrosną, a dostępność finansowania się pogorszy. No i tutaj ewidentnie jakby po podwyżkach stóp procentowych i po wprowadzeniu 2 rekomendacji KNF-u ewidentnie to miało miejsce. Natomiast weterani flippingu czy aktywni fliperzy raczej zakładali, że finansowania będzie więcej na rynku, albo przynajmniej będzie go tyle samo i no, co najwyżej będzie w tym samym koszcie. Tylko 1/3 z nich zakładała wzrost stóp procentowych w tamtym perspektywie, a to było tuż przed pierwszą podwyżką stóp procentowych. No więc ewidentnie jakby w tym obszarze takiej znajomości czy takiego przewidywania makroekonomicznego tego, co się dzieje w gospodarce, no tu ewidentnie widać, że czegoś mogło zabraknąć. No i ostatnia odpowiedź. Jak w efekcie jakby tych oczekiwań czy tych planów, w jaki sposób ci aktywni fliperzy, jak oni zmieniali swoją działalność flippingową? Czy oni ją zwiększali, czy chcieli więcej flipować, czy mniej? No i tutaj jakby trochę mamy odpowiedź na to pytanie, czy oni byli, w jaki sposób patrzyli na przeszłość oraz przyszłość. Więc tak jak mówiłem, na przeszłość patrzyli bardziej pesymistycznie, no i tutaj to widać, że prawie 20% z tych aktywnych fliperów zredukowała w ogóle swoją działalność flippingową, czyli trochę mniej flipowała w 12 miesiącach poprzedzających ankietę. 17% z nich nie wprowadziło żadnych zmian. No i 2/3 zwiększyło tą działalność flippingową, więc część z nich jakby skorzystała z tego popytu rynkowego, jaki był właśnie w zeszłym roku. No ale tych była taka część pesymistyczna. Natomiast praktycznie wszyscy, znaczy 100% z odpowiedzi zakładało, że co najmniej utrzymają taką samą działalność flippingową jak dotychczas, ale ponad 90% z nich zakładało, że tak naprawdę zwiększy tą działalność flippingową. Będzie więcej flipów, ewidentnie kupowała, remontowała i potem sprzedawała, ale zwiększy tą podaż na rynku. No i teraz z perspektywy zeszłego roku, zwłaszcza drugiego kwartału, kiedy de facto jakby wchodziliśmy w ten okres jakby szczepienia i odmrażania gospodarki, mieliśmy zerowe stopy procentowe, inflacja dopiero zaczynała rosnąć i jakby mieszkania się sprzedawały jak świeże bułeczki i ceny rosły, no to ewidentnie z tamtej perspektywy ta decyzja musiała być dobra na następne 12 miesięcy. No teraz wiemy, że z perspektywy teraz, jak nagrywamy to we wrześniu, no ten rynek ewidentnie sprzedaży no, uległ pogorszeniu. Na pewno jest więcej ofert czy okazji do pozyskania i do tego, żeby podziałać po stronie zakupowej, no ale gorzej jest jakby z kwestiami jakby sprzedaży mieszkań. No i tu się pojawia kwestia, w jaki sposób odpowiednio koncentrować się na odpowiednich segmentach rynku, na odpowiednich produktach, żeby te osoby, które jeszcze tą zdolność finansową utrzymały lub które są gotówkowe, w jaki sposób odpowiednio tam działać, no bo jakby tłuczenie tych samych standardowych mieszkań w dniu dzisiejszym, postawię też hipotezę, nie jest już najlepszym pomysłem na bardzo szeroką działalność flippingową. No a ten slajd trochę pokazuje, że ewidentnie w zeszłym roku jakby ta aktywność flippingowa rosła, więc jakby ciekaw jestem wyników jakby kolejnej ankiety i o tym za chwileczkę. I na koniec, jakie hipotezy można postawić na bazie właśnie wyników tej ankiety? Większość flipów przynosi faktycznie te zwroty między te 20 a 40 tysięcy złotych zysku brutto z jednego flipa. Jest to tak mniej więcej między 10 a 30% per annum takiego zwrotu procentowego. No i jakby trochę na bazie tych mitów i przekazów faktycznie one gdzieś tam są związane faktycznie z rzeczywistością. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach, bo koncentracja na określonych typach lokali, czy to cenowych, czy jakościowych, czy ewentualnie segmentach takich niekonsumenckich, ewidentnie może dawać wyższe zwroty z tej działalności, ale no, to wymaga jakiejś tam koncentracji niż jakby robienia tego, co inni. Też taką hipotezą, czy czymś, co ja akurat to wierzę, ale to jest hipoteza płynąca z samej ankiety, że umiejętność takiego analitycznego i szybkiego podejmowania decyzji w tym flippingu ma większe znaczenie niż inne umiejętności, nie umniejszając oczywiście innym umiejętnościom. Też trzeba coś kojarzyć na temat remontowania, sprzedawania, finansowania, podatków i tak dalej.
Ale to, co wydaje mi się, że przynajmniej respondentom się tak wydawało, że to, co przeważa o ich sukcesie, to przede wszystkim właśnie te podejmowanie decyzji oraz analiza. I też taką hipotezą, która pewnie dużo logiki w sobie ma, jest to, że początkujący fliperzy nie doceniają zarówno czasu, jak i pracochłonności flippingu. Więc tutaj mogą być dość niemile zaskoczeni, jak już faktycznie wejdą do tej wody, że o ile zyski potrafią być wyższe niż przewidują, no to niestety trzeba je okupić większą ilością czasu właśnie na tą działalność. No, ewidentnie to nie jest coś, co jakby da się robić tak totalnie na lajcie, że tak powiem, bez jakiegoś dużego zaangażowania. No i, a mimo wszystko ta ilość czasu poświęconego na flipping, zwłaszcza wśród aktywnych fliperów, potwierdzała, że no, trzeba się tym zajmować. To nie jest totalnie pasywny biznes. No i wreszcie aktywni oraz aspirujący fliperzy, czyli te osoby mocno zaangażowane w tę działalność flippingową, no mam wrażenie, przynajmniej z tych ocen ankiety, że mogli trochę zbyt optymistycznie podejść co do rynku w tym roku, zwłaszcza w zakresie oczekiwań co do właśnie kosztów finansowania, dostępności, czyli tego, co się przede wszystkim zmieniło właśnie w zakresie kredytów, stóp procentowych i tak dalej. No więc wydaje mi się, że no mogą mieć to zwłaszcza wpływ, zwłaszcza pewnie ma teraz wpływ na ich wyniki działalności, jak dobrze im idzie, jak szybko im to wszystko idzie. No więc jest to też taka hipoteza, którą oczywiście z tamtej ankiety zweryfikować mi się nie uda, ale postaram się te ankiety, jak i wiele innych pytań, które z większą jakby taką próbką, większą liczbą ankiet i odpowiedzi byłbym w stanie na nie odpowiedzieć, które faktycznie strategie najlepiej wpływają, czy najbardziej sprzyjają szybkim flipom, wysokim zyskom, czy jak, nie wiem, które źródła pozyskiwania właśnie okazji, czy jaki sposób rozwijania swoich umiejętności, które z nich najlepiej temu sprzyjają, to chciałbym sprawdzić w kolejnej właśnie edycji Wielkiej Ankiety Flippingu, tym razem rocznik 2022, do której wzięcia będę Ciebie chciał zachęcić. Nie mam jej jeszcze gotowej, bo chciałbym jakby po tym nagraniu, po tym cyklu jakby nagrań i po lekturze mojego artykułu, chciałbym, żebyście nadesłali w ogóle na mój adres mailowy, który znajdziecie na moim blogu, w tym artykule i jakby też znajdziecie w opisie do tego odcinka, żebyście podzielili się ze mną jakby swoimi przemyśleniami na temat ankiety, co było ciekawe, co było nieciekawe. Oczywiście, że było za długi był ten film, to ja wiem, to już od razu, już na wstępie jestem w stanie sobie na to odpowiedzieć. Ale przede wszystkim, czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć w kolejnej edycji tej ankiety. Ja ją wtedy odpowiednio dostosuję i wykonam ponownie. I mam nadzieję, że tym razem wyniki już nie będą po roku, ale będą po miesiącu. Dzięki czemu szybciej jakby będziecie w stanie też na przykład zastanowić się nad jakąś modyfikacją swojej strategii, innym spojrzeniem na ten rynek, jakąś koncentracją swoich wysiłków na określonych typach mieszkań, a może w momencie, kiedy jeszcze nie flipujecie, jakąś decyzją, jak to zrobić, jak zacząć, jak do tego po prostu tematu podejść. Trzy prośby do Ciebie. Jeżeli po pierwsze Ci się podobało, łapka w górę, zasubskrybuj mój kanał, można pisać też komentarz, chętnie na niego odpiszę. Jeżeli chcesz, to możesz mnie wesprzeć na moim kanale Patronite oraz YouTube poprzez taką dobrowolne wsparcie po prostu mojej działalności, poprzez to, że na przykład poświęcam czas właśnie na przygotowanie takiej ankiety i podzielenie się wynikami, no bo to było jednak trochę pracy. Jeżeli chcesz też więcej jakby wiedzy pozyskać na temat rynku nieruchomości, źródeł danych, z których korzystam, to zapraszam Ciebie też do zapisania się na mój newsletter na stronie www.jandziekoński.pl/newsletter, gdzie jakby w podzięce za zapisanie się otrzymasz też link do, otrzymasz materiał, w którym dzielę się po prostu ciekawymi źródłami danych, wiedzy i raportów właśnie o rynku nieruchomości. I po trzecie, zapraszam Ciebie też do śledzenia mojej twórczości na kanałach social media, począwszy od LinkedIna, Facebooka, Twittera, Instagrama, wszystkie różne kanały social media wykorzystuję do dzielenia się z Wami też innymi spostrzeżeniami i wiadomościami z rynku nieruchomości, więc zapraszam Ciebie do bacznego, że tak powiem, śledzenia, bo też będę tam informował o kolejnej edycji tej ankiety. Więc na koniec dziękuję serdecznie Tobie za obejrzenie tego nagrania i zapraszam serdecznie na mój blog oraz na kanał social media. Do usłyszenia. Cześć.